Witam, ja się nazywam Cyril Kuten i przygotowałem dzisiaj dla was filet z kaczką z farsem, z pieczarkami, z cebulą. Przepis taki bardzo prosty, żeby pokazać jakiś inny sposobem przygotowanie kaczka. Do naszego przepisu potrzebujemy piersi z kaczką. Do tego będziemy potrzebowali pieczarki, cebula, czosnek, ser oczywiście, który na końcu dodajemy, sól, pieprz i masło. To zaczynamy. Kroimy te pieczarki na małe kawałki. I teraz będzie potrzebna jeszcze cebula, której też kroimy na dwa. I to też cały czas robimy na małe kawałki. Mieszamy to wszystko razem. Trzymamy tutaj z boku. Teraz będziemy smażyć na patelni. Na małym ogniu będzie potrzebne, żeby powolutku się grzało. Dajemy trochę masło do patelni. Do tego trochę sól i pieprz. Dodajemy czosnek. Pomieszamy wszystko razem, cały czas nie na za mocno ognia. Myślę, że będzie bardzo dobrze. Możemy teraz zgasić i dodajemy pietruszki do tego. Będzie nie tylko smaczne, tylko kolorowe trochę. Dodajemy tu wszystko i zostawimy z boku. Teraz zabieramy się do przygotowania fileciki. Na początku na pewno warto pokroić po prostu skóra, żeby tłuszcz mógł szybciej i łatwiej wychodzić. I teraz tak, do rolada to trzeba po prostu pokroić te piersi na dwie kawałki, ale nie do końca, tak? Żeby zrobić taka mała eskalopka, tak? Teraz tak, farsza. Bierzemy tutaj do środku naszego filecik. Do tego ser pleśniowy i robimy takie małe plasterki, który można dodać do środku, nie dać za dużo, ale żeby był. Teraz trzeba tylko zawijać ta rolada. Do tego będą potrzebne sznurki. Dosyć mocno trzeba zawijać ta rolada. Tu mamy już pierwszy zrobione. Mamy piec gotowy, tutaj na 210. To bierzemy i stawimy w środku na 20-25 minut i będziemy mieli gotowe już danie. No, kaczka już gotowa na pewno. Już mamy gotowy. Dodajemy do tego trochę może zielone pietruszki. No a już mamy kaczka gotowy. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. Bardzo dobry. Idealnie pieczony i można podać. Zapraszam na kanał Lidla na YouTubie i na więcej przepisów na stronę www.kuchnialidla.pl.